Ktoś wam pokaże. Może część z was o tym nie wie, więc ja zrobię to za was. Możemy dodać sobie to 32. Możemy dodać Patriota. Możemy Renegade'a nie będę dodawał. Chyba, że chcecie też Renegade'a, żeby dodać. No to mogę, ale... Nie wiem, czy jest sens. Możemy dodać, dobra. Dobra. Zróbmy sobie to profesjonalnie. Jakkolwiek to brzmi. Dobra. Wydaje mi się, że tym czołgom najbliżej do siebie, jeżeli chodzi o amerykańskie linie. Dajmy im przypuszczalne zestawy, dajmy im tutaj dobrą załogę, dajmy każdemu... To jest T-32. T-32 damy z tymi samymi modułami, żebym nie skamował ludzi. Dodajmy celowanie z nagród i dajmy ulepszone... Bente czy turbo? Ja tam mam. Bente? Bente mam, nie? Tak chyba gram, nie? Ale ja nie chcę, ja chcę to zmienić. Dajmy Coca-Colę. Bez tego chyba, nie? Bez dosyłacza. To gram tak. Dobrze. Nie zapisał mi? Kurde, nie dałem zastosuj. Dobra. Bez dyrektywki, nie? Może być. A jeszcze polowe. A dobra, coś są. Dałem mu polowe, okej. Okay. Dajmy polowe. I jeszcze Renegade tam zostanie. Na Renegade będziemy grać z Turbo. On niestety nie może mieć... on niestety nie może mieć widzowie... Chyba, że damy mu bez staby i damy mu Turbo. Teoretycznie można tak grać. Ale ja zawsze wolałem ze stabą grać z Renegade'em, bo czasami snapy dawał. No nie wiem teraz. Chcecie Renegade'a ze stabą, czy z mniejszym kółkiem? Chcecie Renegade'a ze stabą, czy z mniejszym kółkiem? Bo turbo i dosyłasz to jest must have. Musi być. Ja tam uważam, że stabą Master Race ogólnie na randomy, na większości czołgów, nie? Ale to ten 32 ma tak dobry gun handling, tak samo jak AMX na przykład, jak FV, jak Superkoń, że tutaj staba, no... Na Renegade'a też bym stabę dał. Akurat na Renegade'a to już bym dał stabę, bo on aż takiego dobrego gun handlingu nie ma. Jakby się mogło wydawać. Dobra, no średnie uszkodzenia Renegade, totalny szef, wiadomo. Patriot gdzieś tam z tyłu. Jeżeli chodzi o średnią penę na podstawie, to 230 niby jest fajne, ale na Renegade wypada dużo, dużo, dużo lepiej, bo tu są chyba cerki 230, tutaj są chyba apeki 226, więc to już jest o niebo lepsze. Czapki nie widziałeś? Słucham? Aha. Było nie widać? Spokojnie. Teoretycznie będziecie widzieć, bo nie chcę mi się tego zakrywać, więc nie będę tego przesuwał. Nie wyłączam kamerki, będziecie widzieć tutaj po prostu na przesuwaniu u góry. To się skupcie. 320, 220, bla bla bla. Szybkość strzałów też sobie możemy olać i przechodzimy do przeładowania. Mamy przeładowanie 8,3 sekundy versus 6,7 sekundy.
Lecimy, mamy prawie półtorej sekundy, jeżeli chodzi o różnicę w reloadzie, w przeładowaniu pomiędzy T32 a T832. No, jak czepek jakiś, no, taka wiesz, taka binówka, nie? Teoretycznie najlepiej wypada Patriot, ale też trzeba pamiętać, że on ma 230, tak? On ma 230 alfa, więc to jest zupełnie 240, 240, przepraszam. To jest totalny śmiech. Wszystkie te czołgi z tej amerykańskiej rodziny tutaj mają po 10 opuszczania. Okej. Okay. Czas celowania. Zobaczcie to. Czas celowania pomiędzy T32 zwykłym, a T832 wcale nie jest duży, nie? Bo macie 1,6 sekundy i 1,68 sekundy, czyli praktycznie to samo, ale zobaczcie, jaka jest olbrzymia różnica w celności, nie? To jest bardzo dużo. To jest bardzo dużo. T832 w porównaniu do Renegade'a, który ma 0,33, to jest totalny absurd. Nie? To jest totalny absurd. Cześć, Saki. Wykrzyknij klan i złóż podanie. Klan za donate to nie ten kanał. A ktoś chce dać donate'a, to śmiało, nie? Więc różnica... No jest to jeden z najcelniejszych hateków na 8 tierze. W ogóle w grze prawdopodobnie. Co jest mega ciekawe. No ale zobaczcie, przez to, że on jest tak celny... zobaczcie, jak on jest DPM-owo niestety w tyle od tych wszystkich czołgów. Czy to T32, która ma 2800, czy to Patrol, który ma tam 2700, czy to Renegade, który ma 2700, no to ma 2300, nie? Boli trochę. No ale co z tym zrobisz? No nic z tym nie zrobicie, widzowie. No wszystko jest... To jest właśnie ta różnica pomiędzy T32 a tym czołgiem. Trochę taka lekka kastracja DPM-owa kosztem kuracji i celności. Czy to się opłaca? Dobrze mi się tym gra. I zwykłą T32 gra mi się dobrze i tym T832 Premium. Banemu się spodoba. Dobra, on i tak tam strzela raz na minutę to. Michael, przestań być irytujący, kurwa, człowieku. No. O chuj ci chodzi. Weź zachowuj się normalnie i normalnie pisz, a nie... Jakiś wariat. Zatem ja ci nie stajmautowałem, ani nie zbanowałem ani razu. Więc... Nie wiem, o co ci chodzi, nie? Czołg nie jest aż tak dobry, więc marnowanie na niego tyle golda, jak się ma czas, moim zdaniem nie ma sensu. Ja uważam, że akurat ten czołg jest bardzo fajną ósemką. Ale najlepiej byłoby... Co zrobić? Dać 3000 i go zrobić po prostu, nie? No bo tak jak widzicie, DPM-owo on tutaj nie wygląda za dobrze. Za to jak wejdziecie sobie na celność, no to już ta celność jest mega przyjemna, nie? No kwestia tego, czego oczekujecie. 300 armora ma na wieży, no. A! Jeszcze szybciej jeździ chyba. Jeszcze chyba szybciej jeździ od T32 z tego, co mi się wydaje. Zobaczmy. A może tutaj nie było turbo, czekajcie. Pewnie zestaw bez turbo, nie? No właśnie. To jeżdżą tak samo. Dobra, to wtedy jeżdżą tak samo. W każdym razie... Na pewno są to dobre, fajne tanki, nie? I ta 32 po buffie, i ten T832 bardzo fajnie się tym gra. Ta celność połączona, widzowie, z tym szybkim aim time'em jest mega dobra, bo jak sobie porównamy działo Renegade'a, które niby jest dobrym działem, nie? Na ósemkę, spoko, fajnie się tym gra, fajny handling ma, zajebisty wręcz, no to jak sobie porównamy 0,26 do 0,33 i 2,36 aim time'u do 1,6, no to jest absurd, nie? To już się zaczyna robić grubo. To gówno jest najgorsze. Wszystkie trzy są zajebiste.
Moim zdaniem. Bardzo dobry czołg, bardzo dobry czołg, bardzo dobry czołg. Chujowy czołg. Elo. Może DPM nie mieć, ale ten turret jest lepszy niż BZ. Nie, no nie jest aż tak dobry, w sensie, no masz tego gara, nie? Ale jest bardzo dobry, wieża te wszystkie dwójki jest bardzo dobra, tylko z nią jest inny problem. Ona tutaj ma taki gruby pasek, w który wszystko wchodzi. A jak zarabia? To zależy. Macie też trochę czasu, żeby go wbić, widzowie, więc wydaje mi się, że warto jest zainwestować tutaj 3000 golda, że jak i tak będziecie grać, to kurde, nawet mi się na waszym miejscu nie zastanawiał. Bo to jest fajna maszyna.